kolejnym vlogu. Dzisiaj, kochani, mamy wtorek, jest przepiękna pogoda. Powiem Wam, że wczoraj myłam okna, miałam się do Was odezwać, coś nagrać, ale wczoraj stwierdziłam, że jednak nie nagrywam, bo wzięłam się za mycie okien, moi drodzy. Umyłam wczoraj 4 okna, no i powiem Wam, że tak myślę dzisiaj umyć kolejne. Zobaczymy, jak mi czas na to pozwoli. A jest jeszcze, powiem Wam, rano, dzieci w szkole, jedno, drugie w zerówce. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy kolejnego vloga. Zobaczcie, taka jest pogoda. Właśnie wczoraj tutaj myłam okno, ale zobaczcie, tak świeci słońce, że dzisiaj mam jeszcze do mycia też w salonie tam, bo wczoraj tylko zdążyłam wieczorem, pod wieczór, jak już słońce zeszło z tej strony, umyć tylko to balkonowe, więc dzisiaj mi została tam właśnie umyć resztę, ale to też będę musiała później zrobić, jak już tu słońca nie będzie z tej strony. No, także więc, moi drodzy, taka pogoda jest dzisiaj. Wczoraj też tak było. Jest na polu, powiem Wam, naprawdę ciepło, no i przede wszystkim słonecznie. Tak, widzicie, taka pogoda piękna, słońce świeci, że można naprawdę myć okna. Mówiłam, że nie będę myć, ale jednak jest naprawdę ciepło, także można to zrobić. Ja za chwilę biorę się za mycie właśnie okien. Z drugiej strony, tam gdzie nie świeci słońce, idę się tylko właśnie przebrać, ściągnąć mój sweterek, a jeszcze też będę musiała nastawić, zrobić jakiś obiad. No i tak będzie dzisiaj, kochani, leciał dzień pracująco, tak jak wczoraj. Także więc, moi drodzy, zapraszam na kolejnego vloga. Uwinęłam szybko, dlatego że później będę mieć te okna, także więc obiad już jest i jak ktoś robi coś takiego, to pamiętajcie, żeby przykryć właśnie to naczynie żaroodporne właśnie tą pokrywą. Także więc ja to zaraz składam do piekarnika, bo mi się piekarnik nagrzewa. No i tak gdzieś z godzinkę, później wyłączam piekarnik tak jeszcze 15-20 minut, żeby te ziemniaki po prostu zmiękły. Bo powiem Wam, że jak piekłam krócej, to niestety te ziemniaki były twarde. I teraz już mam sprawdzone właśnie, że ja zawsze ustawiam piekarnik na 200 stopni temperatury i trzymam, to jak mówię Wam, piekę godzinę, no i później wyłączę piekarnik 15-20 minut, jeszcze trzymam to w piekarniku i powiem Wam, że ziemniaki są bardzo mięciutkie, nie są twarde. Tak więc widzicie, wymaga to dłuższego właśnie pieczenia, bo wiem, że ktoś mi pisał, że też coś takiego robi, ale niestety ziemniaki są twarde. Tutaj jak Wam mówię, moi drodzy, ja godzinę właśnie w 200 stopniach piekę, no i później, tak jak mówiłam, trzymam jeszcze 15-20 minut. No i na bank, powiem Wam, ziemniaki są mięciutkie, naprawdę bardzo dobre. A teraz co? Czas na kawkę. Powiem Wam, nie mam cappuccina, no i muszę zrobić sobie kawę taką prawdziwą, pół na pół rozpuszczalną. Także więc zrobię teraz kawkę, bo dlatego, że nie piłam jeszcze od rana, nie było czasu. To co, robimy tą kawkę. Ja się sobie tutaj muszę wybrać kubeczek, ale myślę, że chyba sobie zrobię właśnie w tym białym. Powiem Wam, że ja jeszcze mam wszystkie świąteczne kubki, także ja jeszcze w świątecznych kubkach piję. Jeszcze dość długo będę w nich piła. Jak widzicie, też bluzeczka tak, że też świąteczna. Rano miałam sweterek przedtem. Tak więc dalej jeszcze w tym chodzę. Powiem Wam, dałam Stefana właśnie teraz na pole, bo dlatego, że on już tak się drze, że chce iść na pole, jak już widzi, że już jest tak faktycznie ciepło i te ptaki gonią, no to, to on też chce być. Wczoraj właśnie mam tu w kuchni okno i też go dałam na pole, był taki zadowolony, także więc go teraz też dałam na pole. No, tak więc powiem Wam, że trochę spokoju, bo mi się nie drze. Tylko idzie teraz radę. Powiem Wam, że ja sobie teraz muszę zrobić właśnie tą kawę. Jak nie mam cappuccina, to właśnie robię tą kawę. Ja ją kupuję, tą kawę Dor, tą kremową w Biedronce. No i właśnie tą będę dzisiaj piła. Tylko tak jak mówię, ja piję pół na pół. Połowę kubka kawy, no i resztę połówkę zalewam tą mlekiem. Bo dlatego, że ja nie lubię samej takiej kawy. No ale dzisiaj muszę się tym niestety poratować, bo nie mam niestety cappuccina.
Tak więc, moi drodzy, muszę sobie dzisiaj właśnie taką zrobić kawkę, ale powiem Wam, że nie wiem, czy nie pojadę później do Intermarché. Ja piję dwie takie płaskie łyżeczki właśnie. I powiem Wam, że nie wiem właśnie, czy nie pojadę dziś do Intermarché, bo dlatego, że tak patrzę teraz w zamrażalniku, a ja nic nie mam. Mięsa, parę tylko kotletów jeszcze zamrożonych, nie wiem, jeszcze kawałek chyba jakiegoś kurczaka. No i po prostu nie ma już nic. A ja lubię mieć po prostu, jak mam coś w zamrażalniku, żebym nie musiała, nie mam co ugotować, no i muszę lecieć do sklepu. Także więc będę musiała chyba podjechać do Intermarché i kupić sobie jakieś tam mielone, bo Damian chciał ostatnio te pulpeciki, żebym zrobiła w tym sosie, więc chyba sobie pojadę później i pokupuję właśnie te mięso mielone, może jakąś pier z kurczaka, jakieś podudzia z kurczaka, nie wiem, zależy co będzie. No, także dobra, ja robię dalej tą kawkę, wodę muszę sobie nastawić, tutaj czajnik, bo nie nastawiłam właśnie. I woda się zagotowała w końcu i sobie zalewam. No ja mam takie mleko, kupuję akurat w Biedronce, no i tym właśnie zalewam sobie tutaj. I gotowe, mlekiem zalane. Tak jak mówię, piję pół na pół. No szkoda, że nie mam tego kapuczyna, ale powiem Wam, no nie chcę mi się iść specjalnie właśnie do sklepu, bo i tak już byłam no pod Damiana, nie w sklepie, ale do sklepu przechodziłam, no ale wiecie, nie pomyślałam, że po prostu nie mam. Dobra, puszczane i próbujemy. Dobre, naprawdę, taka pół na pół jest świetna. Naprawdę. Bardzo dobra, czyli taką od czasu do czasu powiem Wam, że robię, jak mi brakuje cappuccina i jak nie mam, to wtedy robię, a tak to powiem Wam, że ja tak kawy nie piję. Ale to jest naprawdę dobra, jest delikatna właśnie ta kremowata właśnie z Biedronki, także ja zawsze tamtą kupuję, bo przez lato jak robię kawę mrożoną, to powiem Wam, że robię właśnie z tamtej, bo dlatego, że ona się super ubija właśnie, jest taka fajna właśnie do kawy mrożonej właśnie, żeby robić kawę mrożoną. Dobra, także idę, delektuję się moją kawką. Obiad w piekarniku, pieczy się, a ja co? Dopiłam właśnie tą kawkę, dopijam, no i idę chyba, zabieram się za chwilę za mycie okna u Damiana, tylko muszę iść ściągnąć właśnie te żelowe naklejki, które są właśnie na oknie, także więc Damianuś będziemy ściągać je, no nie? Bo będziemy myć okno, żeby było czyściutkie. No, także więc zaczynamy mycie okna dzisiaj, bo wczoraj powiem Wam, że tak się wzięłam za to mycie i naprawdę jestem zadowolona, bo jest tak czyściutko, takie czyste, ale tu mam jeszcze dwie połówki tylko, bo wczoraj zdążyłam umyć tylko to duże balkonowe, a zostały mi jeszcze dwa te mniejsze, także jak teraz patrzę na to, a na te dwa, to mówię, no jakaś masakra po prostu, tam to jest takie czyściusieńkie, a te takie brudne, także ja się zabieram, tylko że mi tu z tej strony świeci słońce i nie wiem, muszę poczekać, jak właśnie zajdzie za chmurkę, żeby umyć, bo wiecie, że potem się po prostu robią smugi, ale najpierw dopijam cappuccino. Myślę o cappuccino, bo zawsze piję cappuccino. Kawę! Co to pik? Szukaj, no szukaj! Zobaczcie, chciałam właśnie, szukałam tych folii, żeby nakleić, bo tu jest jeszcze jeden bałwanek, bo tutaj właśnie to naklejamy i właśnie chowiemy. I to Wik tak tutaj szalał, jak widział, że ja z szafki coś wyciągam. Tak tutaj bzikował, no nie Damianuś? Że wszedł pod choinkę aż. I tak, bierzemy się teraz właśnie za ściąganie tych naklejek. Właśnie tu mam to, żeby to włożyć do tego, bo powiem Wam, że no ciężko by było umyć okno, jeżeli właśnie te gumowe naklejki, tutaj te żelowe są. Także więc ściągniemy. Tak, Damianek? Pora ściągnąć, no nie? No i umyjemy ładnie okno, będzie czyściutkie, bo powiem Wam, że na zewnątrz masakra to okno. Także ze środka też trzeba ładnie umyć, wyczyć parapet, wszystko tutaj. Zobaczcie, jak tu pięknie właśnie kwitnie ten biały storczyk Damiankowi. Tamten już też za chwilę będzie miał pączki. I także super, ładnie to wyglądają te kwiaty tak w oknie. Także dobra, moi drodzy, zabieramy się za ściąganie tego, no i mycie okna. No i wszystko już zabezpieczone, zobaczcie, te żelowe naklejki, folię włożoną,
przyklejone są właśnie na tych foliach, drugą kartką zastawione folią, no i jeszcze w drugą folię włożone. Także dobrze jest to zabezpieczone, idziemy schować to, no i ja się biorę teraz za mycie okna. Okno już jest umyte, wyczyszczone elegancko. Powiem Wam, że tak pięknie przez to okno, przynajmniej teraz wszystko widać, a tak to tamta z zewnątrz szyba, to powiem Wam, była tak strasznie brudna chyba po tych ostatnich deszczach, co po prostu padały. A teraz jest czyściusieńka, naprawdę ładnie to wygląda i wiecie co, zabieram się za mycie teraz okna na korytarzu i powiem Wam, że już będę mieć prawie wszystkie okna wyczyszczone, bo wczoraj czyściłam w kuchni, w sypialni, no i w salonie, tylko w salonie mam jeszcze te dwie połówki do wyczyszczenia, no i będę odrobiona, a za niedługo mam po prostu sypać znowu, powiem Wam, śnieg u nas, przynajmniej tak zapowiadają. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else. I kolejne okno, powiem Wam, umyte właśnie tutaj na klatce schodowej, na korytarzu. Powiem Wam, że jest tak zmacham. Po prostu normalnie tak się zgrzałam, że mam już po prostu dość. Teraz powiem Wam, że tak mega wyszło słońce. No i nie wiem, czy w salonie dokończę te dwa. Nie dokończę dziś, to dokończę jutro, albo będę czekać, jak po prostu słońce zajdzie. No bo wiecie, jak świeci, to się nie da myć, bo straszne maśki wychodzą. No, tu mi nie świeciło akurat i umyłam przepięknie, powiem Wam, naprawdę czuję się, jakby miała być, nie wiem, wiosna. Ja się wzięłam za mycie okien, ale powiem Wam, że całkiem inaczej wygląda. Tak czyściutko widać te kwiatki, teraz jak postawiałam parapet, wyczyściłam, te szyby są tak czyste, przeźroczyste, że teraz można wyglądać przez okno i nagrywać po prostu. Dobra, moi drodzy, idę trochę ochłonąć, dopić moje kapucino. No, ciągle myślę o tym kapucinie, bo naprawdę wypiła, ale mam kawę. Zostało mi gdzieś jeszcze chyba tylko tyle, więc idę dopiję to, resztę pewnie już jest zimne. Powiem Wam, że piekarnik już wyłączyłam, bo już się właśnie obiad zrobił, upiekł, więc piekarnik wyłączyłam, niech to jeszcze chwilę posiedzi, 15-20 minut, no i będzie obiad. A ja co, zbieram te moje szmatki, to wszystko idę wypłukać, umyć, no i nie wiem, czy dzisiaj jeszcze umyję jakieś okno, czy nie. Powiem Wam, że już mam wszystkie umyte u Kamili, tylko jeszcze w dachu to okno trzeba umyć, no i to jak mówię, w salonie. Jest gotowe, ale nie, jeszcze jedno duże okno w sypialni, no, ale tak to są wszystkie, czyli u Kamili muszę umyć, w salonie mam dwie te połówki tylko, no i w sypialni to duże okno i gotowe. I dzisiaj właśnie taki dzień, powiem Wam, sprzątający, mycie właśnie okien. Nie wiem, czy Wam się będzie podobać, czy nie, ale z tego, co wiem, niektórzy właśnie lubią, jak coś się dzieje po prostu w domu, takie sprzątania, wiecie, układania, różne pierdoły. Także dzisiaj będzie taki właśnie vlog z mycia okien, moi drodzy, i porządków. Powiem Wam, że właśnie przydałoby się jeszcze powymieniać właśnie firany. Oczywiście w salonie nie, bo w salonie zostają te, tylko w kuchni i tu na korytarzu chciałam zmienić i powiem Wam, że kurczę, pisałam do kolejnej właśnie pani, co sprzedaje właśnie firany, no i powiem Wam, że znowu mi się nie udało kupić, bo dlatego, że brakło tych firan, no i pani kolejna mi napisała, że będą one, ale dopiero od lutego. Nie wiem, co jest grane z tymi firanami od lutego, dopiero u jednego, u drugiego. Nie wiem, powiem Wam, że chyba jednak poczekam, nie będę szukać innych, bo mi się tak te firany właśnie podobają, te, które bym chciała właśnie do kuchni. No ale niestety, widzicie, nie ma, nie wiem, na wiosnę jakoś wszystko chyba dopiero będzie. No, tak pani powiedziała, że dopiero w lutym, więc no poczekam jeszcze ten styczeń i dopiero sobie zamówię, bo są naprawdę przepiękne. Nie będę Wam teraz mówić jakie, jak po prostu zamówię, to dopiero Wam pokażę, jak je założę. Tak więc będę czekać. Okna mam umyte. Przynajmniej by się coś zmieniło, powiesiły nowe firany, a tu nie ma po prostu. Ale dobra.
Później będzie przynajmniej coś, zmiana, rozbieranie choinki. Właśnie, piszcie, jak długo trzymacie choinkę, do kiedy, bo ja przeważnie trzymam do 2 lutego. Tak samo wszystkie inne dekoracje. Tyle, co my naklejkę tego roku u Damianka wcześniej ściągliło, naprawdę to okno było paskudne, a z tym się nie dało go właśnie umyć. No także, więc my to pościągali, te naklejki. No ale choinki, wszystkie dekoracje na stole, tutaj właśnie u Damiana choinka. Na dole choinka, jak się wchodzi, taka mała, u Kamili choinka, wszystko mamy. Powiem Wam, że ja przeważnie do 2 lutego trzymam. Jak tego roku będzie, nie wiem, może końcem stycznia rozbiorę. No nie wiem, zobaczymy. Na razie cieszy oko, po prostu cieszymy się tym, póki jeszcze jest, bo każdemu się podoba, pięknie wyglądają choinki nasze, więc będzie jeszcze dość długo stała. A Wy piszcie, do kiedy Wy macie choinki, czy już po prostu rozbieracie te, już niektórzy właśnie widziałam, że już rozbierają choinki. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu, powiem Wam, jeszcze zawczas. Ja się muszę tym nacieszyć, no bo powiem Wam tak szczerze, no co, ubierzemy tyle tego wszystkiego, ubierania, kupywania tych ozdób i ubrać tylko ją na chwilę, żeby zaraz po świętach rozebrać. No nie, nie ma takiej opcji. Ja trzymam ją albo do ostatniego stycznia, albo to, jak mówię, do 2 lutego. A Wy piszcie, jak jest u Was z tym. I my teraz będziemy właśnie jeść obiad. Wyciągłam z piekarnika, jeszcze jest gorący, troszkę przestygnie, ale już będę właśnie nakładać. Damianek już jest głodny, bo już jest późno. Tak, Damianuś? Tak pachnie w domu, że Damianek mówi, mama, może już jemy obiad. No, to ja już prawie skończyłam mycie tych okien. No i idziemy teraz jeść obiad. Powiem Wam, że pięknie pachnie, cudownie. Kochani, ja już będę kończyć tego vloga. Uciekam do moich obowiązków, powiem Wam, że okna umyte, nie skończyłam tylko tych 2 tutaj w salonie, bo niestety tak świeciło słońce, teraz już jest niestety późno, za chwilę się będzie ciemno robić, więc zostawię to sobie na jutro. Teraz mam jeszcze inne obowiązki, także kochani, ja Was serdecznie pozdrawiam, no i co, widzimy się w kolejnym vlogu, do zobaczenia!